Cześć, tu szkołababuszka.pl, szkoła kursów języka rosyjskiego online. Dziś zapraszam Was na lekcję drugą poświęconą alfabetowi rosyjskiemu. Lekcja ta została stworzona przy pomocy podręcznika Nowej Austriaci, część pierwsza. Autorami książki są Halina Dąbrowska i Mirosław Zybert. Podręcznik można nabyć u naszego partnera w księgarni internetowej dopaduszki.pl. Na dziś przygotowałam dla Was kolejny literkowy zestaw, który składa się z 9 букв. Буква to po rosyjsku litera. I zaczynamy. Litera duża je. Litera mała je. Litera duża jo. I litera mała jo. Litera duża ju i mała litera ju. Duża litera ja i mała litera ja. Litera duża g i mała litera g. Litera d duża i mała litera d. Litera duża i mała litera i. Litera duża r i mała litera r. Litera duża m i mała litera m. Przejdźmy dalej. I tutaj mamy bardzo kolorową mapę myśli. I w środku mamy nasze hasło przewodnie, alfabet rosyjski. I popatrzcie na kolejne rozgałęzienia. Litera je. Na literę je zaczyna się taki owoc leśny jak jeżewika, jeżyna. Litera jo to taka litera je z kropeczkami. I na przykład to może być jołka. Dalej. Litera ju, jupka, spódnica. Litera ja, jabłko. Ja wygląda jak nasze odwrócone R. Litera G, grusza, gruszka. Kolejne rozgałęzienie. Litera D. Na literę D zaczyna się słowo dom. I można tak powiedzieć, że litera D przypomina swoim kształtem właśnie dom. Litera I. Igołka. Igła. Litera R. Ryka. Rzeka. Litera M. Miszka. Przejdźmy dalej. I przed nami te litery, tylko w formie pisanej. Duża litera J pisana. Mała litera J pisana. Wygląda jak nasze E. Duża litera J pisana. I mała litera J pisana. Duża litera ju pisana i mała litera ju pisana. Duża litera ja pisana i mała litera ja pisana. Duża litera g pisana i mała litera g pisana. Duża litera d pisana i mała litera D pisana. Mała litera D pisana rosyjska wygląda jak nasza mała litera G pisana. Litera I duża pisana i litera I mała pisana i wyglądają one jak nasze literki U, duża i mała. I literki R duża pisana i R mała pisana. Wygląda jak nasze P.
I ostatnia M duża pisana i mała M pisana. I tutaj mamy kolejne nowe proste słówka z wykorzystaniem literek zarówno z tej lekcji, z lekcji drugiej, jak i z lekcji poprzedniej. Zacznijmy. Ania. Ania, czyli Ania. Imię żeńskie. Forma zdrobniała od imienia Anna. Jura. Imię męskie. Zdrobniałe od Juri, czyli Jerzy. Ciocia. Ciocia. Dziadzia. Wujek. Uwaga, wujek. Apteka. Apteka. Dom. Dom. Gdzie. Czyli gdzie. Zaimek względny. Tania, czyli Tania, forma zdrobniała od imienia żeńskiego Tatiana. Iwan, czyli Iwan. Nina, Nina. Witia, imię męskie Witia, zdrobniałe od Witalii. No i przed nami proste zdania. Z wykorzystaniem słówek z tej lekcji i z poprzedniej. Tutaj także podkreśliłam samogłoski akcentowane, które stoją pod akcentem. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że literka jo, czyli e z kropeczkami, jest zawsze samogłoską akcentowaną bez wyjątku. Zawsze ją akcentujemy. Zacznijmy. Gdzie Ania? Gdzie jest Ania? Ana doma. Ona jest w domu. Gdzie Jura? Gdzie Jura? On na poczcie. On jest na poczcie. A gdzie ciocia i dziadzia? A gdzie jest ciocia i wujek? Ani w aptekie. Oni są w aptece. Eta Jan, a eta Tania. To jest Jan, a to Tania. Eta Ania. Czy to jest Ania? Nie. Eta Nina. Nie, to jest Nina. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję poświęconą alfabetowi rosyjskiemu, czyli na lekcję trzecią, która pojawi się już wkrótce. A teraz możecie wejść na stronę www.babuszka.pl i zapoznać się z nowymi wpisami na naszym blogu. Tak więc zapraszam Was i do usłyszenia.